Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam was w Graveyard Keeper i to chyba, może nie ostatnim, ale jednym z ostatnich odcinków Graveyard Keeper. No i moi drodzy, jak to wszystko wygląda, bo ja też miałem delikatną przerwę. To jest mało powiedziane. Tu widzę, że ładnie nam ta tawerna sobie chodzi, działa. Tu mamy już chyba komplet, tak? Z tego co pamiętam. Prawda to czy nieprawda? Prawda. Całkowicie prawda. To za co nam w takim razie jeszcze tylko obóz uchodźców do ukończenia. I to chyba też niewiele nam tu już zostało, prawda czy nie? No bo uchodźcy nie możemy. No, w teorii chyba mamy komplet. Gdzie jest nasz koleżka? Tu jesteś. Co my tu jeszcze musimy zrobić? Jaki my jeszcze mamy quest? Bo nie pamiętam. Kurde. Otwórz portal, dostarcz mu krew, to wiadomo. Coś jeszcze? Powiedz mu o planie Beatrice. No właśnie. Czyli tak, górski port. Nie wiem, czy on jeszcze tutaj będzie. Konkol, czy ty tutaj jesteś? Nie macie przyjaciel, prawda? No nie macie. Dobrze, ale to też nie problem. Był tu Lord Commander i żołnierze z górskiego fortu. Lord wydał wyrok i kogoś powiesili. Bletka. Tak właśnie zginął. Co to? Nie, powiesili dwóch bletków. Bletek miał brata bliźniaka. Oh no. Anyway, idziemy dalej. Czyli tak, Lord Commander powiesił bletka. Dobrze wiedzieć. Co dalej? Targujących się zajadle Konkola i Żmija otacza cała masa mieczy i zbroi. Pojawia się grupa cyganów uzbrojonych w noże. Konkol ucieka. Żmij i cygański baron podają sobie ręce. Żmij zabiera część towaru. Resztę zaś bierze grupa. A ty Żmiju jeden ty. Żmijowaty. Ładnie, ładnie. Konkola w kulki zrobić? Znaczy, tak nic trudnego, ale... Ale jak widać też trzeba mieć na to pomysł. Dobra, tu już chyba wszystko mamy poogarniane. Prawda czy nie? Chyba prawda. Patrzę w tym lesie, ale w tym lesie również nic więcej nie widzę. Okidoki. W takim razie chyba zostało nam jeszcze... O, tu coś jest. Teraz drzemała przy... Co? Teraz drzemała przy ogniu otoczona setkami papierowych królików origami. To było niedawno. Teraz była już nie młoda. Kosma i jakiś mężczyzna z miasta obserwują ją z daleka. Ten drugi wygląda jak lekarz. Lekarz odchodzi. Kosma podbiega nagle do Tres, zabiera wszystkie króliki i rzuca je w ogień. Tres budzi się, wykrzykuje i parzy sobie ręce, próbując ocalić króliki od ognia. Ej. Wydawało, że Tres to był ten typ. Ja coś walę jakąś głupotę? Pewnie tak. Który to był Tres? A raczej która w takim razie? Dick, Grezold, mistrz Larik. Nie no, miejscowy cieśla. Tres to facet. Czy ja coś źle przeczytałem? Czy ja pomyliłem tam zaimki? Jezu, jeżeli tak, to przepraszam. Ja czasem nie myślę, ale nie wiedziałem, że aż tak. Nie sądziłem, że aż tak. Tutaj więcej nic nie zobaczymy. W ogóle, o, tego nie widziałem wcześniej. O, tego tu, ale z tym nie mamy interakcji też, więc dupa. Dupa i kamieni kupa, ten to nie wiem, kijem się bawi. Zostaw ten kij. Dobra. O, kurde, co, mówię jak tylko dobra, to automatycznie znajdujemy coś, no. Pszczelarz stawia pośrodku przedstawiającą Adama kukłę z celami na rękach i nogach. Pszczelarz uderza w gong. Nic się nie dzieje. Pszczelarz zabiera manekina i przeprowadza Diga. Ten radośnie liże podany mu miód, a do jego ciała przyczepione są cele. Tutaj widzę, że pszczelarz walczy ze swoim Nemezis. Dobra. W takim razie idziemy sobie stąd.
bo widzę, że tu już naprawdę nic więcej nie ma. Chociaż być może zdziwiłbym się. Być może zdziwiłbym się. Więc robimy sobie lekkie meditation, bo potrzebujemy się dostać do nocy, żeby złapać Konkola. Trzeba Konkolowi troszeczkę naskubać dłuba. Potrzebujemy chyba mieczy, tak? Turski fort. Jest Konkol. Opowiedz mu całą prawdę o Beatrice. Przekonanie go będzie trudne. Nie mam żadnych dowodów. Konkolu, mam dla ciebie i Lorda Komandora bardzo ważną informację. Pani Beatrice planuje podać wszystkim żołnierzom z górskiego fortu emulsję śmierci, a później zamierza ożywić ich jako gule. Dlaczego milczysz? Zastanawiam się, czy jesteś pijany, czy może całkiem postradałeś zmysły. Słuchaj, to paskudna wiedźma. Nie zamierzam temu zaprzeczać. Ale gule? Nie mogłeś wymyślić czegoś bardziej realistycznego? Gule nie istnieją. Wiem, wszyscy to powtarzają, ale ja nie kłamię. Wszystkim wam grozi ogromne niebezpieczeństwo. Słuchaj, nie mam czasu na głupie żarty. Szykujemy się do bitwy. A ja muszę dopilnować, żeby szef nie zorientował się, że połowa uzbrojenia gdzieś zniknęła. Więc albo coś kupuj, albo zmiataj. Chwila. Istnieje dowód. Beatrice posiada zwój wskrzeszenia guli. Jeśli Konkol zobaczy ten zwój, to będzie mi musiał uwierzyć. Muszę z nim znów pomówić. Poproś Konkola o wykradzenie zwoju wskrzeszenia guli. Konkolu, w rzeczach Beatrice znajdziesz zwój wskrzeszenia guli. Przekonasz się, że mówię prawdę? Pozwól, że się upewnię. Żebym przeszukał rzeczy inkwizytorki, tak? Idioto! Poćwiartowaliby mnie za to! Lord Komandor cię ochroni. Ochroni? Ten stary głupek całymi dniami myśli tylko jednym, o miłosnych serenadach do swojej ukochanej Beatrice. Prędzej wysłałby połowę swoich żołnierzy na stos, niż się z nią pokłócił. Jeśli mi nie pomożesz, to zajmę się tym sam. Wezwij Lorda Komandora. Masz rację, zapomnij o tym, co ci mówiłem. To był tylko kiepski żart. W twoim najlepszym interesie jest pomóc mi Konkolu. Lady Beatrice miała plany co do ciebie. Mnie? Jakich planów? Powiedziała. Twoja śmierć byłaby okazją do wyrobienia tego wścibskiego kretyna Konkola. Wszystkim wyszłoby na dobre, gdyby ten śmierdzący garbus zgnił w więzieniu. Tylko ona mnie nazywa wścibskim kretynem. Myślisz, że może mnie wyrobić? Więc teraz mi wierzysz? To niczego nie zmienia. Wystąpienie przeciwko niej to wyrok śmierci. Rozumiem, wielka szkoda, żegnaj. Może 3 golda sprawią, że zmienisz zdanie. W razie problemu wezmę na siebie całą winę. 3 golda? Zgadza się. Możesz powiedzieć im, że cię zastraszyłem czy coś w tym stylu. Widzisz to? Złoto, pięknie błyszczące złoto. Jutro w nocy będę tu ze zwojem, jeśli on istnieje. Arigato gozaimas? Nie tu. W takim razie, nos na gazie, nie wiadomo co na bazie. Jezu, jak ja lubię tak pierdzielić kocopoły. Uwielbiam. Tylko tak, no musimy teraz przelecieć przez cały Boży Dzień, co będzie dosyć ciężkie, no bo jednak to troszeczkę czasu trwa. Troszku to czasu trwa. Jeszcze pytanie, czy ja nie mam. Ja mam zombiaka, który sobie robi te skrzynki. To jest bardzo istotne. Zapewne nie. A nie, mam, przepraszam. Jest. Jest zombiaczek. Nie wiem, czy on robi, czy nie robi. Pracuje, czy nie pracuje? Robisz, czy nie robisz? Robisz. O nie. Ja muszę się zbugowały. Ej, gro. Halo. Nie wolno tak robić. O, panie. Skrzyknąłem o zajebania. Tam się już nie mieszczą. Kurde. Elegancja Francja. Ale co dzisiaj sklepikarz będzie miał raj. O, jeszcze naciekało tej mgły. Sklepikarzyna będzie miał raj. Dobrze, bardzo dobrze. W ogóle ile nam zostało jeszcze funkcji do odblokowania, technologii do odblokowania? Bo nie pamiętam, czy coś tam mieliśmy, czy nic nie mieliśmy. Kurde, blaszka, jestem czaszka. No więc moi drodzy, ogólnie jeżeli chodzi o Graveyard Keepera, no to wiadomo, zostało nam jeszcze jedno DLC.
Nie wiem, czy je będę robił. No bo widzicie, nawet w tej chwili ja tu muszę dużo skipować. Dużo, masę muszę skipować, żeby cokolwiek tutaj ogarnąć. Co do zwoju? Udało ci się? Chłopie, muszę powiedzieć, że było super. Mam nadzieję, że nie zostawiłeś po sobie żadnych dowodów. Pewnie, że nie. Włożyłem jej tylko zgniłą rybę w poduszkę i napisałem jej szminką brzydkie słowo na lustrze. A. No nie mogłem się powstrzymać. A zwój? Masz go? Jaki zwój? Aha, spokojnie, żartuję. Oto on. Ciekawe. Wygląda jak strona wydarta z Necronomiconu. Ale o ile pamiętam, wszystkie strony w Necronomiconie były całe. Trzeba z tym skończyć. Pora udać się do Lorda Komandora. Uhuhu. Moje lustro. Moja poduszka. Oczekuję, że natychmiast ukażesz tego śmierdzącego garbusa. Bez obaw, kochanie. Kiedy tylko dotrzemy do portu, zdakuj jego w dyby. Grabasz? Jak ty? No jak? Właśnie. Lordzie Komandorze, powinien pan wiedzieć coś o pani Beatrice. Jest złoczyńcą. Planuje zabić wszystkich twoich ludzi i stworzyć armię guli. Złoczyńcą? Armię guli? Oszalałeś, młodzieńcze? Chyba muszę kazać Konkolowi przygotować też... Katowi przygotować też drugie dyby. Spójrz na ten zwój, mój panie. Znalazłem go w komnacie pani Beatrice. Podczas przeszukania, o które tak się złości. Co to za paskudztwo? Kochana, wiesz coś na ten temat? Nic, mój panie. Widzę to pierwszy raz, tak jak ty. Pierwszy raz? Na pewno, bo podejrzanie mocno czuć tę stronę twoim rewolucyjnym i wyjątkowym odświeżaczem. Tym, którym użyłaś w moim domu. Rzeczywiście pachnie znajomo. Mój panie, to ohydne pomówienia. Ona spróbuje poróżnić. Jak mogłabym planować coś tak potwornego, jeśli cię kocham. Ty mnie kochasz? Prawda? Oczywiście. Proszę spojrzeć, znalazłem nawet list miłosny wśród jej rzeczy. Podczas przeszukania, o którym już pan wie. Mój kochany Konkolu, czy wyobrażasz sobie moją odrazę, kiedy ten stary wariat próbuje mnie dotykać? Etc. Niech to szlak trafi. Stary? Stary? Żołnierze, aresztować panią Beatrice. Żałosne robaki. Nawet nie wyobrażacie sobie mocy, której się przeciwstawiacie. Moja porażka jest bez znaczenia. Prawdziwy król oczyszczony zdradą, potępieniem i świętym ogniem wymierzy każdemu sprawiedliwość, na jaką zasługuje. Koniec jest bliski. O rany! Uwierzyć nie mogę. Jak mogła? Po wszystkim, co dla niej zrobiłem. Grabarzu, ty... Wygląda na to, że ocaliłeś nas przed olbrzymim zagrożeniem. Jak ci się odwdzięczę? No, może pan obiecać, że zostawi pan uchodźców w spokoju. I rzecz jasna, nie pogardzę jakąś nagrodą. Obiecuję. A co do nagrody, to weź to. Nie jest to wiele, ale... O, nie czuję się dobrze. Wróciła mi migrena i reumatyzm, i ten przeklęty tik nerwowy. Żołnierze, wracamy do domu. Wiesz, jednak lubię tego starego wariata. Strasznie łatwo go manipulować. W życiu bym nie pomyślał, że ta sztuczka z listem miłosnym zadziała. Wyczucie czasu jest tu kluczowe. Kiedyś ty napisał ten liścik? Dzień po tym, jak ta arogancka sucz pojawiła się w forcie. Konkol, Dobra, Markiz, bo ja nie mam czasu. Ja nie mam czasu, Markizie. A ty śpisz. Tutaj wojna za rogiem, a ty śpisz. Och, no dobra. Ukochany dom. I oczywiście standardowo idziemy tutaj skipować. Nie macie już? Ale jeszcze zdążę. Co ja robię? Nie wiem. Nie wiem. Tu jeszcze chciałem iść. No, 2 i 3 golda. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Dobra, idziemy szukać.
A raczej nie śpiulkać, tylko medytować. No dobra, no to ciekawe, czy teraz już się quest z Markizem zakończy. No bo jeszcze w sumie nie mamy końca z Beatrice, nie? No właśnie, ona jeszcze tam sobie hasa. Jak hasacz. Pozór rakumatych, co pamiętają hasacze. Oki. Obóz uchodźców. Panie Markiz, zrobiliśmy questa. Nagroda i żegnamy się. A wy możecie sobie wracać, jeśli chcecie. Nie tu. Powiedz, że uchodźcy są bezpieczni. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, Markizie. Twoim ludziom nie zagraża już niebezpieczeństwo. Nie musicie się już obawiać ani żołnierzy Lorda Komandora, ani Inkwizytorów. Wiedziałem, że zaufanie ci było najlepszą decyzją, jaką kiedykolwiek podjąłem. Spójrz na tych ludzi. Żyją. Dzięki tobie. Otrzymasz swoją nagrodę bezzwłocznie, ale żadna materialna gratyfikacja nie jest w stanie wyrazić ogromu naszej wdzięczności. Ludzie, słuchajcie, zbierzcie się. Przyjaciele, moi drodzy, walczyliśmy jak diabli i zwyciężyliśmy. Zagrożenie, którym stawialiśmy czoło, są już za nami. Każdy z was jest bohaterem. Razem jesteśmy prawdziwym bastionem odwagi, przyjaźni i lojalności. Jola nielojalna. To miejsce będzie naszym nowym domem, schronieniem dla każdego, kto zechce dołączyć do naszego bractwa. Musimy podziękować grabarzowi, bo to on sprawił, że ta przyszłość stała się możliwa. Ura, dziękujemy! Ale to nie wszystko. Przyrzekam, że pewnego dnia powrócimy do naszej ojczyzny, do miasta. Z ogniem i mieczem przywrócimy sprawiedliwość. Odzyskamy wszystko, co zostało nam odebrane. A może nawet więcej. Przyrzekam wam to. Zapamiętajcie ten dzień i te słowa. Ura! Dobra, uratowaliśmy uchodźców. Witaj na czarnej liście Inkwizycji. Świetnie. Co my dostaliśmy tak w ogóle? Torba uniwersalna. Duża torba uniwersalna. Fajnie. Elegancja Francja. Zwój skrzyżenia guli. Ale nie wiem, co nam tutaj w sumie da. Dobra. Torba uniwersalna. Mamy schemacik. Fajno. Czarno-złoty płaszcz. O, to ciekawe. Zobaczcie, ile tu pyków w ogóle nam poleciało. Złote jabłko, sztaba złota, sztaba srebra. Masa itemków. Ten płaszczyk możemy jeszcze w sumie ogarnąć. Jeżeli dostaliśmy też chyba stalowy pancerz i resztę. No ale okej. Dobra, jak z tymi technikami stoimy? Tu jest już max, anatomia nieruchoma jest max, teologia jest max, pisarstwo jest max, rolnictwo jest max. Kowalstwo jest max, budownictwo jest max, kucharstwo jest max. No i tu spirytualizm jeszcze niestety nie. Jeszcze niestety nie. Dobra, czyli to już mamy z głowy. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba. No zostało nam tylko i wyłącznie jeszcze to DLC. Tylko i wyłącznie. Co my z tym mieliśmy zrobić? O Jezu, co tu się w ogóle dzieje? Zobaczcie. Zobaczcie, co tu się od Janie Pawla. Wdzięczność dusz. W ogóle to zobaczcie, że jest 15 tych fiolek. Co ja coś robiłem, czy nie robiłem? Chyba nie. Ja też nie pamiętam, co ja z tymi ciałami mam robić. 53%. Ja mam tu to włożyć. Umieść. Ekstrahtuj duszę. Wow! Ektoplazma leci. Weź zwłoki. Zraniona dusza. Obecny są 29%. Wylecz duszę. Nie mogę. I co, te zwłoki już sobie lecą. Wiecie, ja nie wiem jeszcze. Ekstrahuj duszę, nie mogę. A, bo ona ma grzech już. Okej, rozumiem chyba. Te z grzechem nie mogę zrobić. No właśnie, i to też ma grzech. Masz grzech, już nie idziesz do nieba. Pamiętaj. Pamiętaj, nie idziesz do nieba. Rozumiem, że ta nie miała jeszcze. No nie miała. Tamte dusze już były corrupted. To pewnie też już jest corrupted.
Dopiero jego akcent. No tak, jest już corrupted. Weźmy to w ten sposób. Chodźmy to spalmy. No, wiadomo co. Pizdu. Pizdu, gwizdu. No i moi drodzy, co ogólnie będziemy dalej sobie z tą serią robić? Czy w ogóle cokolwiek będziemy robić i jak to będzie wyglądać? To już jest ta dusza, którą ogarnąłem, okej. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy będę chciał przechodzić to DLC. O, dziękuję. Chyba, że naprawdę będę miał wolny czas. Widzę, że tu idzie ekstrahowanie tych duszyczek. Zraniona dusza kolejna. Ektoplazmy dyszki nie mamy. O, tu jest obecny stan 98%. Ja coś z tym mogę zrobić. Wylecz duszę. A, tu mięsko chyba trzeba dać, tak? To przepraszam. To ja się troszeczkę popieprzyłem. Weźcie mi te zwłoki stąd. Daj tam mięso. A właśnie, a czy jeżeli ja to sam wytnę? Bo mogę to w teorii wyciąć, prawda? Odłamek grzechu. Wycinam odłamek grzechu, czy ja mogę potem wsadzić sobie tego pacjenta dalej? To jest dobre pytanie. Otwórz twoje zwłoki te, te wyrzuć. Ekstrahuj duszę, nie mogę już zrobić, okej. Dobra, leż sobie spokojnie. Czy ja wziąłem mięsko? Wziąłem mięsko. Tu dajemy mięso. No i mamy. Mamy, coś tam mamy. Wylecz duszę. Ona się leczy, tak? Wyleczona dusza. To jest... Obecny stan 67%. Okej. To jest kolejna zraniona duszyczka. Ja coś mogę z tym zrobić. Mogę teraz to włożyć tutaj. Portal dusz. 8 ektoplazmy. Ale co mi to daje? A, zobaczcie. To potem znika. To potem znika. Dobra. Nie będziemy wskrzeszać nic. Halo. Alko, Franko. Nie będziemy nic wskrzeszać. I w sumie tego mięsa też nie będę jakoś tam super brał. Bo to myślę, że też nie ma sensu w żaden sposób. Wszystkie questy już mamy tu w sumie poogarniane. Tu już questy poogarniane są jak najbardziej. Wyprowadzimy naszych petentów stąd. Ale też nie... Właśnie, nie wydaje mi się, żeby było to odpowiednie do oglądania, naprawdę. Nie wydaje mi się, żeby to było odpowiednie do oglądania, bo... No co, ja będę teraz tylko chodził, palił zwłoki. No chyba, że sobie pogadamy o dalszych seriach. To o, to chyba, że... Chyba, że... Na razie oczywiście Graveyard Keeper się kończy. Inaczej nie wychodzi na to, żeby... Graveyard Keeper powrócił. Myślałem jeszcze nad Punch Clubem, od właśnie grą twórców Graveyard Keepera. W ogóle był Punch Club, potem był chyba Graveyard Keeper i potem był Punch Club dwójeczka. I również gra polega na tym samym praktycznie, jeżeli chodzi o zbieranie tych pypków czerwonych, zielonych, niebieskich. To tam to jest inaczej chyba ponapisywane. I mamy, no, fabułę. Tam jest takie, wiecie, bez żadnego sandboxa typu tutaj, że sobie tam budujemy, czy coś robimy, tylko tam mamy jakąś fabułę i raczej tego sandboxa nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tego, co pamiętam z rozpisek sklepowych. No, ale cóż. Więc jeżeli już, to pewnie Punch Club 1 i 2 by wskoczyły do nas na kanał. Ja idę. No i myślałem również też o Project Zomboid w końcu, żeby zrobić ten trzeci sezon. Tylko problemem jest teraz to, że no całkowicie mi się wykruszyła ekipa. Bo tak jak kiedyś Aktor czy Turcjan mieli tam czas i tak dalej, tak teraz no niestety już troszeczkę kontakt tam się urwał. Dlatego też próbowałem zrobić pseudo casting na rozgrywki tego wszystkiego, ale no niestety ludzie się zbytnio nie zgłosili do rozgrywek. No jedna osoba się zgłosiła. To niedużo.
I dlatego też, no troszeczkę mamy teraz deficyt taki, jaki mamy. Mamy taki, jaki mamy, aczkolwiek, no może to jakoś ugryzę. Tak samo Palworld, myślałem, że może zagramy w multi z kimś, ale no niestety też jest dupa pod tym względem. Więc teraz bardziej celuję w gry single player, takie jak Graveyard Keeper, które mogę sam ogrywać, narobić sobie wreszcie delikatnego zapasu, no bo wiadomo, ja też mam swoje jakieś tam sprawy, życie, pracę. I nie zawsze dzień w dzień mogę nagrywać. W ogóle powiem wam też osobiście dla osób, które tego Graveyard Keepera oglądają, że już też lekko mówiąc przeszło mi przez myśl, żeby jednak kanału nie zamknąć. Bo ostatnimi czasy słabo się te moje filmy oglądają, nie wiem czemu. Być może dlatego, że celuję troszeczkę inny target, dodatkowo te gry, które teraz nagrywam, no są jednak trochę inne, troszeczkę bardziej wymagające, nie wiem, być może, chociaż gry z RPG Makera zawsze się dobrze oglądają, więc Impostor Factory jak najbardziej może to podgonić wszystko, więc nie bierzcie tego na poważnie, że już kanał zamykam, tylko po prostu no, przeszło mi to przez myśl, żeby nie zająć się po prostu tym, czym się zajmuję zawodowo, czyli tam naprawa sprzętu RTV i AGD. No bo, nie oszukujmy się, ja też chciałbym na tym troszeczkę zarabiać, nie? Móc na przykład odpuścić sobie trochę pracy, bo nigdy nie zamierzałem zrezygnować z pracy zarobkowej, przepraszam. Tylko właśnie bardziej chciałem traktować to jako hobby, na którym mogę również zarobić. Wiecie, założyć firmę i tak dalej, no w tej chwili no, nie mogę nawet tego zrobić, bo mi zjadłby mnie podatki całkowicie. Mimo już istnieje coś takiego zabrakło mi słowa. Działalność nierejestrowana, o to mi chodziło. Tak tutaj po prostu w danym wypadku będzie mi ciężko cokolwiek ogarnąć. Pomyślimy, na razie jeszcze nic nie zamykam, nie martwcie się, nie przejmujcie. To tylko i wyłącznie taka, wiecie, przelotna myśl, chwilowy kryzys, który nastąpił w moim podejściu do kanału. Dobra, kostnica. Zobaczmy przynajmniej, czym to DLC się tak naprawdę specjalizuje, bo no mówię, też nie chcę wam tutaj zamulać. Trochę żałuję, że nie zacząłem tego robić wcześniej. Zraniona dusza 100%? 100%. Zobaczymy, ile ona da. Nie wiem, czy to mięsko też nie jest troszeczkę wadliwe. 89%, shit. Tutaj. Tylko tak. To mięcho, to ja chcę zniszczyć. To mięcho, to ja chcę zniszczyć, bo chcę mieć to. Jedno jedyne. I zobaczmy, czy to mięcho, jak zmienimy, to się troszeczkę poprawi. No tak, powiedziałbym, że 2 na 10. Mieść jedno. No tak, no średnio. Bardzo średnio, bym powiedział. Czemu mam 2? What? Co się dzieje? To jest słabe. Ja mam 2. Fuck. Ej, nie rozumiem tego trochę. Nie rozumiem trochę tego, ale okej. Niech będzie. No to widzę, że jednak nie ma żadnego znaczenia, okej. No trudno. Trudno. Techniki spirytualizmu, zaawansowany uzdrowiciel, projekt rozszerzenie, wyleczenie spychy, wykonaj zdalna kontrola pracy. Tylko co nam daje to DLC dalej? No tylko lepsze nagrobki, lepsze uzdrowienie, bo widzę, że to są ogólnie grzechy główne, typu spycha, gniew, łakomstwo, lenistwo, nieczystość, zazdrość.
To były na pewno główne? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Totalnie nie pamiętam. Wyleczona dusza kolejna. I ona już ma procent 65. Nie wiem, czy mógłbym zrobić coś lepszego z tego. Pewnie nie. Albo i tak. Albo i tak. Zaawansowany uzdrowiciel. Wykonaj zdalna kontrola pracy. Ciekawe odkrycie. Powinienem poprosić Śmieszka, aby opowiedział mi o tej technologii zdalnego sterowania. Panie Śmiszek. Dowiedz się o technologii. Śmieszku, znasz się na wielu rzeczach. Możesz mi opowiedzieć o technologii zdalnego sterowania? Pamiętam, że grabarz używał go do utrzymywania dość napiętego harmonogramu. Jest to urządzenie znajdujące się w specjalnej wkładce do księgi grabarza. Masz ją? Eurek ją ma. Pójdę go poszukać. A, w takim razie powodzenia. Eurek jest tu. Zapytaj o wkładkę z księgi. Euryku, posłuchaj, chodzi o to... Mieszek powiedział, że w środku twojej księgi znajduje się wkładka. Chcesz ją za nic? Wcale nie, ale... Kurwa, masz chałupę tutaj. Masz rację. Może najpierw mógłbyś mi pomóc zająć się małym problemem. Na pewno pomoże ci to w zdobyciu wkładki. Zakładając, że się zgadzam, czy wiesz, jak mogę leczyć ludzi? Wszystkie te mechanizmy stworzono wyłącznie do uzdrowienia dusz. Już ci mówiłem. Tę część o eksperymencie leczenia ludzi wyrwano z książki. Spytaj o to swojego przyjaciela Śmieszka. Co, i tak będziemy, kurde, latać jak te widły w gnoju? Wystać się jak widły w gnoju. Powiedz mi jedną rzecz. Okazuje się, że Euryk nie wie, jak leczyć ludzi. Wiesz coś może na ten temat? Właściwie to niewiele. Grabarz wolał zachować tę wiedzę dla siebie. Nie pomogę ci. Nie jest jednak tak źle. Wiem, że trzeba zbudować specjalny interfejs, w którym można umieścić osobę. Projekt Leczenie Ludzkich Dusz. Dziękuję. Co ja bym bez ciebie zrobił? Nie ma za co. Dobra, a gdzie tutaj było budowanie? Tu było budowanie. Leczenie ludzkich dusz. 4 deski, 4 gwoździe, 4 i 2 zaawansowane. 4 deski, 4 gwoździe i 2 zaawansowane części. Okidoki. 1, 2, 3, 4. Maszerują oficery. To chyba nie tu. To było chyba tu. Anu? Anu chyba nie. Raz, dwa, trzy, cztery. Zaawansowanych nie mamy? No oczywiście, że nie. To nic, to nic. Zrobimy sobie. Złożone części. Żelaza. Żelazją. Żelipopą. Dobra. To teraz zapraszam do kostnicy. Do kostnicy idziemy zbudować co nieco. To co nam Śmiszek tam sobie powiedział. Panie Śmiszek, robimy leczenie ludzkich dusz. A, to jest interfejs. Dowiedz się, co robić dalej. Co robić dalej? Pewnie potrzebne będą specjalne składniki. Oczywiście, będziesz potrzebować okruchów grzechów, ale nie tych zwykłych. Muszą zostać przemienione przez obecność osoby z dość silnymi oznakami grzechu. Muszę w takim razie znaleźć tych wyjątkowych ludzi. Tak, musisz poszukać wybitnych grzeszników. Kogo znaleźć pierwszego? No nie wiem. Poszukaj kogoś o wielkim poczuciu pychy. Jakieś sugestie od kogo zacząć? No co ty? Mam za ciebie wszystko robić? Naładuję odłamki i wyleczę osobę. Ale kogo planujesz wyleczyć? Założę się, że Euryka. Dzięki za pomoc. Odpytam Koradryka. Powiedz na wszystkich wiosce i okolicy. Może mógłbym mi coś doradzić? No problem. Mówisz, masz. Koradryku? Poproś o radę. Hej, grabarzu, masz ochotę na obiad lub piwo? Dziękuję, już jadłem. Chciałem się ciebie poradzić. Moje pytanie może brzmieć trochę dziwnie. Kto według ciebie jest pełen pychy spośród wieśniaków lub miejscowej ludności? Jak dla mnie to wszyscy są w wiosce siebie warci. Ale rozumiem, o co pytasz. Myślę, że znasz te osoby bardzo dobrze. Ja też wiem. Pycha to będzie ksiądz. Często go widujesz. Przystojny mężczyzna z brodą. Mówisz o biskupie? Aha. To akurat dobrze. Bo zaraz będziemy mieć w sumie ten dzień. Kostnica,
Idziemy do Ryka. Podalca, bo inaczej go nie nazwę. Nie wiem, że mu chałupę wyremontowaliśmy. To jeszcze od nas chce pieniądze. Znalazłem osobę. Znalazł osobę, która pomoże nam rozpocząć leczenie. Doskonale. Nadal jednak nie rozumiem, jak zrobić potrzebny komponent. Tak jak do mnie się dowiedziałeś. Musimy przemienić odłamek grzechu za pomocą niezwykle grzecznej osoby. Ten przekształcony odłamek zostanie wykorzystany w kolejnym leczeniu. Jak widać, nie wystarczy po prostu podejść do właściwej osoby. Trzeba będzie skłonić się do wyrażenia swojego grzechu. O którym grzechu mowa? Pycha. W takim razie będziemy musieli zrobić coś, co podsyci jego pychę. W dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście. A jeśli powiem o nim coś zachwalającego? Coś poetyckiego? Wagner nam pomoże. Yes. Pod martwym płyniem. No i zobaczcie teraz, że nie mielibyśmy na przykład teleportów. Czy to by był dramat? Kurwa, dramat to jest mało powiedziane. Jak oni rozwlekają te kurwa DLC, to jest po prostu poezja. Coś, co dałoby się zrobić w 15 minut, jeżeli masz pełne itemy, to trzeba kurde nie wiadomo ile chodzić, latać i się krzątać. Budź się. Już. Pobudka. Pobudka. Wow, gdzie jest Wagner? Gdzie jest nasz Wagner? Nie wiem. Może być to problematyczny. Problematico el Horadico. Idziemy spać dalej, dobra. Się wyspałeś? Się kurwa wyspałeś, o Jezu! Ażeś pospał? Pomedytuj sobie troszkę. Tak do... no przed południem się budzimy. A Wagnera dalej nie ma. Gdzie jest Wagner? Czy ktoś widział Wagnera? Jak on się teraz będzie pojawiał tylko i wyłącznie z naszą... Jezu, jak ona się nazywała? Wdzięczką. To będzie lipa. To będzie mega lipa. No niedobrze, nie podoba mi się to. Ale cóż mogę rzec? Cóż mogę rzec? Być może pojawi się w niedzielę. Oby tak było. Oby tak było. Dobra, mamy kostnicę. To tu? Chcę zabrać? Mogę. Karamba! Strachuj duszę. Karamba. Niedobrze. Ej. Halo, kolega. Proszę się uspokoić. Pod martwym kuniem. No nie ma nadal tego podalca. Idziemy dalej w kimono. A raczej w medytono, nie w kimono. Ja czy zaraz muszę odcinek kończyć, ja chciałbym to już zakończyć dzisiaj, no. Jakoś mało mnie interesuje to DLC, powiem szczerze. Bardzo mało. Być może dlatego, że no jest mało interesujące. Ale jak widać, no nie ma tutaj dużo kontentu. W tym aspekcie. Dobra. Pod martwym kuniem. No dalej nie ma naszego kolegi. Dalej nie ma kolegi. Przeprowadź pierwszą sesję leczniczą. Nie ma Wagnera. Też z Wagnerem też nie mam questa. Królewski usług. Co? Okej. Okay. Bardzo ciekawe. Napisz list do Wagnera. Okej. Okay. To ja się męczę. A tu napisz list do Wagnera. I tyle. Dramat. I pewnie teraz będę czekał, kurde, Hugh wie ile. Naprawdę, jak będę musiał czekać nie wiadomo ile, to się zeźle. Totalnie się zeźle. Bo to naprawdę głupie. To, co było z tym listem do Wagnera, to jest głupie.
Teraz pytanie, czy to dlatego, że Wagner już się nie pojawia? No ale to chyba nie jest problem, żeby go ogarnąć. Drogi Wagnerze, jak tam nowe życie z ojcem? Co słychać? W wiosce panuje cisza i spokój, więc nie martw się o nas. Czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę? Napisz dla mnie proszę ody upiewającą biskupa. Byłoby wspaniale, gdybyś nam w tym pomógł. Jestem pewien, że twój talent poetycki nie wygasł, przepraszam. Nawet w twoich okolicznościach. Mam nadzieję, że mi pomożesz. Przysyłam przyjacielskie uściski, Grabarz. Sprawdź. Czekaj dzień na odpowiedź. No kurwa, no bez jajec. Jezu, jakie to jest głupie. Jakie to jest głupie. Powiedzcie mi, że to nie jest celowe utrudnianie. Parsnę śmiechem. Celowe wydłużanie gameplayu, naprawdę. Zobaczcie, ile my tutaj w tej chwili robimy. Gdybyśmy mogli skipować dni, to my byśmy to DLC zrobili pewnie w, no 15 minut. 20 może. Ze wszystkimi kasynkami. Jaki to jest sens? Nie rozumiem tego. Osobiście tego nie rozumiem. Nie wiem, czy zrozumiem. Nie wiem, czy zrozumiem. No sprawdzimy sobie jeszcze ten liścik. No ale no, teraz czekać znów 7 dni, żeby się kurwa do biskupa dostać. No trochę przeginka. Trochę przeginka. Bardzo przeginka. Jeszcze nic nie ma. Dobra, moi drodzy, postaram się jeszcze to ogarnąć. Postaram się ogarnąć, czy nie postaram ogarnąć? My to możemy jeszcze sobie porobić, to możemy. Doświadczony uzdrowiciel tu mi jeszcze zostaje. Jeszcze doświadczony uzdrowiciel zostaje. Łakomstwo i gniew. I dalej będzie ciężko. Dalej będzie ciężko z tego co widzę. Ścienne krematorium, odbiornik duszy. Czy ja to robiłem? Ja słyszałem, teraz naklikałem przed sekundą. No ale cóż, czasem tak bywa. Pojemnik duszy bazowy 2. I odbiornik duszy. Szczerze powiedziawszy, nie chcę mi się tego nawet robić. Ścienne krematorium. Pewnie dawałoby nam możliwość palenia w ścianach. Rozszerzenie wyleczenia spychy. No i jest tego trochę, naprawdę jest jeszcze tego trochę, ale no mamy 43 minuty odcinka, naprawdę nie wydaje mi się, żeby tutaj było dość kontentu, ciekawego kontentu na to wszystko. Jeszcze na jeden odcinek. Nie wydaje mi się, naprawdę. Nie wydaje mi się. No jeżeli będziecie chcieli jeszcze zobaczyć dalszą część tutaj tego wszystkiego, no to może jeszcze jeden odcinek zrobimy, ale na pewno nie teraz. Tylko po prostu tak przy okazji, nie? Na razie również chciałbym pewnie też ogarnąć Cult of the Lamp. Też może być ciekawe, w szczególności, że mogę z wami prowadzić interakcję w tej grze. No, więc zobaczymy. Moi drodzy, no kończymy tutaj Graveyard Keepera. Jeszcze tak sobie możemy... możemy sobie zakończyć to oficjalnie. Na wzgórze Wiedźmy. Pewnie nie mam przedmiotów ze sobą, co? No nie mam, na pewno nie mam. Więc tak, będę chciał to oczywiście w ten sposób zakończyć. I myślę, więc jestem, więc myślę, że tutaj zakończymy, no, ten odcinek ostatni. I zobaczymy się w innych seriach. Pyk. Kończymy. Zobaczymy, czy jakiś inny ending będzie. Jak otworzyć portal, bla 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 bla. Zamierzasz odejść, tak oczywiście. Sądziłem, że coś będzie inaczej. Na przykład, nie wiem, przyjdą jeszcze z obozu osoby? Czy nie? Zobaczymy. Tego nawet nie czytam zbytnio, no bo już to czytałem wcześniej, więc nie byłoby to nawet sensu. Dita Harward.
Dobra. Croissant. No, idzie jeszcze kolejna dwójka, już mamy sześciu. Sześcioro. Tak, mój panie, bla 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 bla, może być już za późno, bla 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 bla, zatrzymamy się tutaj, bla 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 bla, niezwykłe czasy, bla 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 bla, modlę się o wasze bezpieczeństwo, bla 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 bla, bla 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 bla, działa nareszcie, będę z moją ukochaną. Ona wyjdzie stąd pewnie. No właśnie, droższa. Bijaj tego portalu. Nie, no to chyba jest jeden ending tylko i wyłącznie. Myślałem, że może coś będzie jeszcze innego, ale niestety nie. No i tutaj, no to niby jest to DLC, nie? No właśnie. Rozumiem, że bez DLC skończyłoby się na tym, że ona tylko do nas przychodzi. Mając to DLC, widzimy jeszcze coś oprócz tego, tak? Gary to oczywiście jest tutaj. U nas samochód przejeżdża. No i dobra, to widzę, że to samo, sześciusieńko. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Dobra, moi drodzy. Wydaje mi się, że tutaj jest możliwość jeszcze kontynuowania w DLC. Być może nie rozumiem tego endingu też po prostu. Więc napiszcie mi, czy to po prostu jest takie, wiecie, ich furtka do w razie czego następnego DLC. Ewentualnie do dwójeczki Graveyard Keepera. Czy to jest po prostu ending, którego ja nie rozumiem. Bo myślę, że tutaj również mogłoby się coś dziać w mieście. Bo do miasta iść nie możemy, tak? Nie musisz. Jak dojdzie do trzech, wszystko zapomnisz. No właśnie, trzy. Dokładnie o to chodzi. Więc, moi drodzy, jeżeli macie jakiś tutaj jakąś swoją, że tak powiem, myśl na ten temat, to jak najbardziej piszcie w komentarzach. Odpowiem na każdy komentarz, przynajmniej staram się to robić. I na tym byśmy zakończyli Graveyard Keepera. Mam nadzieję, że wam się historia podobała. Nikita Kulaga, Game Design Story. Bardzo fajne. Aczkolwiek na zawiłe. I przeciągnięte. Przeciągnięte. Ja do Graveyard Keepera zawsze będę miał pretensje o to, że jest grą przeciągniętą. Grindową, przeciągniętą. Chociaż ten grind dało się jeszcze ogarnąć w jakiś sposób. Tak przeciąganie tymi kurde dniami i niemożliwością skipowania tych dni to jest tak irytujący, że to jest dramat. Niestety nie było żadnego moda, który przyspieszał na przykład medytację. To niestety, ale nie ma. No ale no, to było bolączką. Bolączką w tej grze, że zawsze trzeba było czekać. DLC z obozem trzeba czekać. Nieważne, że już tam możesz zrobić im kurwa całe miasteczko, trzeba czekać. Nie możesz iść do konkola, bo jest dzień, trzeba czekać. Nie możesz iść do astrologa, żeby powiedzieć mu o córce, trzeba czekać. Nie możesz powiedzieć córce o astrologu, bo nie ma astrologa, trzeba czekać. I non stop, tylko trzeba czekać. To trzeba czekać, mi weszło w nawyk chyba. A ja jestem mega niecierpliwym człowiekiem, mega niecierpliwym człowiekiem, więc ja nie lubię czekać. Tylko zauważcie, że jest język polski, a nie ma translacji. Czy to jest polskie studio? Chyba nie. Na pewno nie. Więc czemu tu nie ma translacji z Polski, polskiego tłumaczenia? To jest ciekawe. Więc moi drodzy, no po wielu godzinach grania w Graveyard Keepera, nie wiem czy tutaj będzie to pokazane, 15 lutego, skończyliśmy tak już stricte, zresztą zobaczcie jaki rozstrzał jest, a nawet nie widać, szkoda. Tam, że będzie może widać, kiedy ostatnio grałem w Graveyard Keepera, ale nie. No, rozegraliśmy 276,5 dnia. Chyba, że do roku nie dociągnęliśmy. Pewnie jest jakiś achievement za to. No, ale niestety. Dobra, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shira, a my się oczywiście widzimy w innych seriach. Z pewnością równie ciekawych. Jeszcze raz trzymajcie się. Hej, hej!